Dzień dobry Państwu, witam Państwa w drugiej odsłonie już naszego cyklu Sukces kobiece ma imię. Przed nami kolejna rozmowa z panią Dorotą Kobielą. Dzień dobry, witam. I jest to osoba, która naprawdę zasłynęła na, chyba można powiedzieć, międzynarodowym rynku filmowym, no bo jest i reżyserką, scenarzystką, twórczynią filmu Twój Wincent, pierwszego chyba pełnometrażowego filmu animowanego, a przy okazji jest członkinią Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, więc jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczynamy naszą rozmowę o sukcesie i kiedy możemy uznać, że osiągnęliśmy sukces? Kiedy możemy uznać, ja tylko dodam, że pierwszego filmu nie animowanego, tylko malowanego. Malowanego, tak, to jest ważne. Tak, animowane powstały, to słuszna uwaga, malowanego, tak. Kiedy można, ja myślę, że to jest bardzo ulotne hasło sukces, bo można go mierzyć w różnych kategoriach. Według mnie, ja jestem bardzo samokrytyczna i jak wszyscy artyści pewnie bardzo ostro siebie osądzam i swoją pracę, w związku z tym to jest dla mnie najważniejsze, żeby gdzieś tam ta widownia była zadowolona, co się najczęściej przekłada na ilość widzów w kinach i na to, czy ten film rzeczywiście się dobrze ogląda. I to mi się wydaje gdzieś jest sukcesem, bo po to te filmy robimy, żeby one miały widownię, żeby miały odbiorcę. Dlatego w przypadku Wincenta, no myślę, że rzeczywiście ten film jak na kino artystyczne, kino niszowe, ten film zdecydowanie można powiedzieć, że osiągnął sukces, ponieważ obejrzało go miliony ludzi na całym świecie. Zaczynało się wszystko od Akademii Sztuk Pięknych. To jak się stało, że doszło pani do momentu zderzenia z filmem? Jak to malarstwo i jak te sztuki wizualne przełożyły się na to, że jest pani w tym punkcie, w którym obecnie się pani znajduje? Gdzieś blisko są te światy. To są sztuki wizualne rzeczywiście, ale również do tego samego obrazu dochodzi jeszcze historia, która jest niezwykle ważna i tego mi gdzieś brakowało w samej takiej zabawie plastycznej, którą wcześniej uprawiałam. W związku z tym stąd się chyba wzięła ta potrzeba, żeby pójść w stronę kina. Gdzieś ta potrzeba opowiedzenia historii. Ale chyba też odwaga, prawda? Jest ważna. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. To znaczy bez tego w ogóle nie byłoby chyba połowy, czy tam większości, nie wiem, sukcesu 80%, bo gdzieś jest, trzeba się zdobyć na ten taki krok, który często jest bardzo przerażający, to jest taki krok w nieznane. W moim przypadku na przykład Twój Wincent na początku miał być realizowany jak krótki metraż i po dogłębnych analizach tego projektu i materiału i lektur, które przeczytaliśmy i listów, stwierdziłam, że tego materiału jest bardzo dużo. No jednak ten krok z krótkiego metrażu, z etiudy, z jakiejś opowieści takiej impresyjnej do pełnego fabularnej historii pełnometrażowej, której jeszcze w dodatku nikt nie zrobił w takiej technice, jest rzeczywiście dość takim odważnym krokiem. No ale na pewno bez tego kroku nie udałoby się zrobić filmu, który tak bardzo zaciekawił widownię, bo jest to rzeczywiście propozycja, w której my ożywiliśmy obrazy Van Gogha i to na pewno pociągnęło widzów w dużym stopniu. Widzów i chyba też tych, którzy decydują, kto jakie nagrody dostaje, no bo przypomnijmy, że film Twój Wincent otarł się o Złotego Globa i Oscara. Teraz pani Dorota pracuje nad kolejnym filmem, a po więcej zapraszamy na stronę Trójki Internetową trójkapolskieradio.pl.